Rzuciłem się jak cap. Ja też. Strasznie parny wieczór. Nie, tylko że ja... Od jak dawna jestem... Chyba 8 dni. A może dłużej. A kiedy nie biegam, to czuję się pełen toksyn. Do wczoraj brałem lekarstwa. Wszystkie mam w środku, dopóki ich nie wypocę. Wiesz, ten syrop przeciwkaszlowy. Piłem go z gwinta. Moja krew to głajazyl. Brzydzę się sam siebie. I jeszcze się to ślimaczy. Dasz radę, czy nie? To ja chciałem przyjść. Ja bym wolał oglądać telewizję. Telewizję? Był mecz. A, mecz, no tak. Ale tak jest chyba lepiej, prawda? Popatrz, jak to piękne. I tak nic nie widać. Ale czuć zapachy. Każdy krok to inny zapach z tym. Jestem gotowy. Ale biegnijmy powoli. Do wiaduktu zrobiliśmy ile? 26. A jak zrobimy dzisiaj 40? Na jedną wyjdzie. A może poszukamy grzybów? Czy chcesz podkręcić tempo? No jeżeli będziemy się wleć jak ślimak i na nic się to nie przyda. Albo coś się robi dobrze, albo wcale. Jeszcze nie zacząłem. Możesz zrezygnować. W żadnym wypadku. Biegnę pierwszy. Do wiaduktu i z powrotem. Postarajmy się nie przekroczyć 30.
start. Poczekaj! Co? Zobaczyłeś grzyba? Zamknęliśmy samochód? Ty go zamknąłeś. Nie pamiętasz? Ty go zamknąłeś. A, no tak, tak, tak. Przepraszam. Wstań. Siedem sekund. Ostre mamy ten? Pierwsza minuta jest zawsze najtrudniejsza. Gadaj, gadaj. Trzeba gadać. A gdzie tam? Miałem grypę. Pomyśl o tym, który przebiegł z maratonu do Aten. Może on też miał grypę, skąd możemy widzieć? To mój największy bohater. 490 lat przed naszą moją. Wrzesień. Persowie lądują na niżynie pod maratonem, gdzie 9000 ateńskich kobiet, 1000 Platyjczyków pokonuje ich dzięki przewadze taktycznej. To dopiero zajebisty manewr, a musiałabyś niezła jadnika. Włócznie, strzały, oni mówią mu biegnij, biegnij, pędź, pędź. On biegnie, pędzi, wpada na górę i krzyczy: wygraliśmy! Pana martwy. Jak się nazywa? Fiii! Powinni uczyć historię olimpiad. Nie twierdzenia Pitagorasa. Czy matematyki? Olimpiady były ważniejsze od teatru. Od matematyki. Bo to jest tak. My robimy coś, co nie ma sensu. Wiemy, że to nie ma sensu, ale i tak to robimy. Inna rasa. Dali mi takie zadanie. Przypłacę to życiem. I tak to wykonam. Nadążasz? Tak, tak nadążam. Jakoś idzie. Ale dziwnie się czuję, nie wiem. Oddech czy nogi? Jedno i drugie. Nogi mam miękkie, a ciężko mi się oddycha, jakby mi kto bacik położył do nosa. To pewnie przez te lekarstwa. Antybiotyki. Nie znoszę ich. Za dużo ich brałeś. Tylko te potrzebne, przypisał mi lekarz. Bo mnie w życiu brałeś za dużo lekarstw. A co ty tam wiesz? Widzimy się dwa razy w tygodniu, żeby sobie razem pobiegać, a ty już się mądrzysz. Ciągle marudzisz. Rzędziołeś. Odejdę. Łajazy. Tamto czy owamto. Mam tego powyżej już. Tysiące razy. Ja żadnej innej części twojego ciała tak dobrze nie znam. Muszę powiedzieć, że mnie to dręczy. Chcesz więc z przodu? Nie, nie, nie. Mówię tylko, że dręczy mnie widok twojej szyi z tyłu. Tyle. Jakąś płaską masz tą szyję. Wygląda jak szyja robota. Ja widzę moją szyję, tylko idę do fryzjera. Nienawidzę patrzeć na szyję. Zacząłem w dzieciństwie z szyją Piacentiniego. Moja matka nie pozwalała mi wychodzić na rower, a ja szalałem za rowerem. Ona trzymała mnie w domu, bo mówiła, że się boi ruchu na drogach. Ale pewnego dnia, to była w
wiosna pozwoliła mi pójść na 2 godziny. Wiesz, co to znaczyło? Wyścig na śmierć i życie w Piacentinie. Przebiegamy przez rondo. Podjeżdżam za blisko i łódź. Wyrwałem uszutek. Wracam do domu, mówi mi, a ja, że to szprycha, masz taką chwilę, możesz jechać. Koło mi się zdeformuje. Jechałem za nim i patrzyłem na tę jego szyję. Zdawało mi się, że ten skrawek skóry pokryty małymi włoskami drwi sobie ze mnie. Nienawidziłem go! Powinienem był rozkwasić mu gębę. Pewnie był większy od ciebie. Powinienem był zatrzymać rower i wlać mu. Mnie o to pytasz? Nie o to chodzi, Steve. Ja ani razu w życiu nie zareagowałem naprawdę. Wściekałem się w środku. I co? I nic. A kiedyś na świetlicy parafialnej z takim kolegą, Maskerpa się nazywał, pokłóciliśmy się o coś. Nawet nie wiem, o co poszło, przeszczęliśmy. Ale w pewnym momencie zbliżyliśmy się do siebie, tak tuż, tuż. I zaczęliśmy krzyczeć. Ej, co ty, kurwa, chcesz? No co ty chcesz? Wszyscy stali dookoła. Ja widziałem te sceny jakby... Teraz przywalę mu z prawej, pomyślałem. Tymczasem broda zaczęła mi się trząść. Trzęsła się, rozumiesz? Nie wiem, wściekłość, lęk, nie wiem. Maskerba to widzi i zaczyna mnie małpować. Pokazuje trzęsącą się brodę. Wszyscy się śmieją. Dostałem jakby zawrotu głowy. Próbowałem zrobić cokolwiek, a tu nic. Nie mogłem nawet wyjść. To Maskerpa wyszedł razem ze wszystkimi. Chciałbym zawrócić czas i rozkwasić wszystkie gęby, których wtedy nie rozkwasiłem. Ile to już? Minuta 40. Cierpisz? Jak diabli. To czemu mi tego nie powiesz? Ja potrzebuję wiedzieć, że cierpisz. Trochę dziś wilgotno. Słuchałeś prognozy pogody? Mówili, że ma nadejść kosmiczny luz. Jedyna nadzieja, że prognoza się jak zwykle nie sprawdzi. Sprawdzi się. Najwyżej źle wyliczą czas. Mówią jutro. A to na przykład dzisiaj. Gorzej. Jutro będzie słonecznie. Ludzie wyjdą pobiegać i powiedzą znowu to samo. A wtedy nadejdzie koszmarny uraz. Mam wrażenie, że już czuję zioło.
Wydaje ci się. Dajesz się zasugerować. Nie, tylko... spociłem się i dreszcz mi. To normalna reakcja. Akurat. Akurat! Steve, nie chcę się znowu rozłożyć. Powinien być ten słupek drogowy. O 10:00 zwykle przebiegamy obok słupka. Już go pewnie minęliśmy. Przyspiesz, jeśli dasz radę. To nie jest mój dzień, Steve. Nie mogę utrzymać rytmu. Ja wracam. Co robisz? Skupiałeś? Zwariowałeś? Nie poddałeś się. Za dużo mówiłeś i straciłeś oddech to wszystko. Zróbmy tak. Pobiegniemy twoim rytmem. Możemy nawet trochę zwolnić. Jak odpoczniesz, znowu przyspieszymy. Jeśli przekroczymy 30 minut, odrobimy straty w drodze powrotu. Jeśli dostanę zapalenia płuc, to będzie twoja wina. Dostaniesz, jak się zatrzymasz. Skąd wiesz? Bo sam tak miałem. Byłem zapisany kiedyś do Skorpiona. Siedziałem w salonie. Przychodzą znajomi i mówią, jakaś dziewczyna przebadę czy szuka. Nie miałem wtedy ani grama tłuszczu na sobie. Moje ciało nie znało słowa tłuszcz. Nie wyobrażałem sobie, aby miało być inaczej. Wyglądałem wtedy jak młody bóg. Jak piękny bóg. Jak grecki bóg. Wyszedłem z sauny, popatrzyłem w lustrze na siebie. Jestem cały spocony. Pomyślałem sobie, olewam krowi. Poszedłem spotkać się z tą dziewczyną przy barze w stroju kąpielowym. Jak tylko wróciłem do domu, dostałem gorączki. Wzywam lekarza. Okazuje się, że to oskrzelowe zapalenie płuc. 4 tygodnie w łóżku i nawet jej nie przeleciałem. To siedzisko chorób psychicznych. Tak to już jest z kobietami. Ty się odsłaniasz, a one ci spuszczają po brzytwie. Bo każą ci robić rzeczy bez sensu. Kobiety są śmiertelne. Uśmiercają. Słupek? Jest ciemno.
ciemno! Ale nie widziałem go! Już go pewnie minęliśmy! Steve, uspokój się! Nie wolno się dekoncentrować. Przestań trząść głową jak staro. Jak nas ktoś zobaczy, będziemy używani. Zamykałem samochód, to powinienem mieć klucze, tak czy nie? Ty je wziąłeś! Nie! Pewnie zostawiłeś w środku! Skoro byłeś pewny, że zamknąłem samochód, to... Steve, jeśli byłeś pewny... Biegnij! Nie wolno się dekoncentrować! Ktoś musi je mieć, tak? Jeżeli samochód jest zamknięty, nie będziemy mogli wrócić. Coś wymyślimy. Zbijemy szybę, podważymy zamek. Biegnij! Podważymy zamek. Akurat. To był samochód mojego taty, nie mógł. Kosztował kupę forsy. Ja mu nawet nie powiedziałem, że go biorę. Jeden problem na raz. Może pogubimy. Teraz biegniemy. Musimy dać z siebie wszystko. Nie czekaj się tych kluczy. Musimy wrócić, Steve. Znowu to samo. Szukasz wymówek, żeby zawrócić. Kodej nagła, ja z tym słupem, gdzie są klucze. Nie wracamy. Jasne? Myślę, że całe to bieganie to głupota. Co my mamy udowodnić? A przede wszystkim, dlaczego każdego dnia musimy się czymś wykazać? Takim kobietom na przykład w ogóle na tym nie zależy. Lesby! Ach, nie, tak wiem, są te, które biegają, lesby. Podoba mi się twoja elastyczność. Nie no, mówię tylko, że... Wiem! To nie dlatego, że nie są zdolne, albo nie widzą sensu. Tylko po prostu nie widzą powodu. Pytają na przykład, dlaczego biegać? Bo wczoraj zrobiłem 30, a dzisiaj chcę zejść na 29. Mówią, że to nie jest dobry powód. A widziałeś kobiety pasjonujące się boksem? Pytają na przykład, dlaczego się biło? Bo ten musi rozłożyć tego na łopatki, a jak nie, to tamten pośle to na deski. Mówią, że to nie jest dobry powód. To przynajmniej daj nam obejrzeć walkę.
Daj nam ją obejrzeć, kurwa! A my dlaczego biegamy? Maraton z Nowym Jorku. Mamy pobiec w listopadzie. Powiedzieliśmy, że damy radę. Trzeba mieć 5 godzin biegu w nogach. 5 albo 6. A jak długo biegniemy? 22 minuty. Widzisz, bo... Co mnie dręczy, to to, że czasami sobie myślę, że może kobiety mają rację. Dlaczego maratończyk postanowił przebiec 42 km? Powiedział, muszę przebiec i przebiegnę. Tak, oczywiście możesz odpocząć. Przecież nikt nie patrzy. Nie, nie odpocznę, biegnę dalej. Po tym jak spotkasz te fujary, które nie potrafią zacisnąć zębów, myślisz sobie, ale fajansiarze. Bo to nie kwestia siły fizycznej. Siła fizyczna nic tu nie znaczy. Wszystko polega na tym, aby zacisnąć zęby i dać z siebie wszystko. A tego kobiety nie rozumieją. To jest logika, której nie potrafią pojąć. No i może mają rację, że nie potrafią. Kiedy zaczyna się bitwa, co robisz? Uciekasz? Nie, no co ty? A właśnie, że od czasu do czasu uciekasz. I jak się wtedy czujesz? Jak tchórz? Jak śmierdzący tchórz. To tak samo jak w piłce. Kiedy się atakują, musisz pokazać, że masz jaja. Angolę atakują, kibole na trybunach wrzeszczą. Oni przypuszczają atak, fala za falą. A ty odbierasz piłki jak natchniony. Ha, tak właśnie robił wielki Indy. Kiedy dobiegał czar, strzał Suareza. 16 metrów. Suarez rzucał się jak motocyklista. Dodawał rękę. A potem biegł na 70 metr. Podanie do biegu. Biegł przyjmuje piłkę. To był wypadek. Poznałem poczek. Jak pokazywali graczom szeregu, pomyślałem sobie, ci przegrają, ci wygrają. Ci są za bardzo zwięci. Nie potrafią wczuć się w mecz. Można poznać poczek, czy wygrasz. Jeżeli jesteś pewny siebie, spokojny, przeciwnik cię nie interesuje. Liczysz tylko na siebie. Wiesz, że możesz wygrać, wiesz, że możesz to zrobić. Dzisiaj wieczór wiem, że przegrać. Powinieneś to wypowiedzieć wcześniej, zanim wyszliśmy na trasę. Kibice dopingują. Nie możemy ich zawieść. Przecież nie ma nikogo. Właśnie z Ameryki nas zobaczyli. Krzyczą, klaszą, go, go! Nie jesteśmy w Nowym Jorku! Co to samo do cholery? Nie rozumiesz, że to jest to samo? Jeżeli tego dnia, dzisiaj, będziesz chciał zrezygnować, tamtego dnia też nie dasz rady. Tak samo zrezygnujesz. Co to za trudne pytanie? Czasami się zastanawiam. Bieg. Ale w naszym wieku powinniśmy już zdecydować, czy istnieje, czy
nie istnieje. A przynajmniej, czy dla nas istnieje. Ile czasu będziemy zwlekać z decyzją, co? Zdecydowałeś się na temat kobiet. Na temat dzieci. Twojej pracy. Nic jeszcze nie postanowiłeś. Dlaczego masz decydować się na temat Boga? A dlaczego jako dziecko w Niego wierzyłem? Bo przynosił Ci prezenty gwiazdkowe po Twoim. Właśnie, że nie. Właśnie, że modliłem się do Niego. Co wieczór nagrywałem się kołdrą, zanim kładłem się spać i odmawiałem modlitwę. Modliłem się w głębi ducha, a byłem pewny, że mnie słyszy. Mówiłem do Niego, prosiłem Go, żeby mi pomógł nie dostać nic niegodnego z zachowania. Pochodzisz z rodziny bigotów. Co Ty wiesz o mojej rodzinie? Nawet nie znam mojej siostry, a mówię mi o mojej rodzinie. Za każdym razem, nie otwierasz gębę, mówisz o swojej rodzinie. O tym, jaki byłeś mały, co Ci się przydarzyło, kiedy byłeś dzieckiem. Wszyscy mają w dupie to, co się z Tobą działo, kiedy byłeś mały. Byłeś takim samym smarkaczem jak inny, jak my wszyscy. Jak to się stało, że zostałem się przyjaciółmi, co? Mario! Ty zawsze gdzieś lecisz! Zawsze lecisz! A moja babka z okna... Przepraszam. Nie do zniesienia. Wydusz z siebie całe powietrze z nim. Lub głębokie wydechy. Na tym polega sekret. Nie mam problemu z oddechem, tylko boli mnie śledziona. Czujesz, że zwie tak jak dom. Uderza o jelita. To jeżeli jest tak silne, to zatrzymajmy się na 2 minuty. Zwariowałeś? Wolę ją rozwalić. Nie mogę z tobą biec. Nie ma w tym nic śmiesznego. Już widzę nagłówki w gazetach. Zmarł na śledzione podczas treningu do maratonu. No więc? Byłoby super. Ludzie pamiętali o mnie. Tak jak pamiętają o tym Ateńczyku. Tak, Marlin, Merlin, narkotyki, Presley, samobójstwo, Bogart, rak, Steve, pęknięta śledziona. Dlaczego nie dodasz do tej listy tych, których sprzątnęli? Lenona na przykład. Kennedy'ego, Luthera Kinga, ciebie, że nie przestałeś mnie kurwić. A bo mnie ci zamordowani w ogóle nie ruszają. W ogóle. Wypadek samochodowy. James Dean w swoim Porsche, to najlepsze. Później samobójstwo. Romy Schneider. Nosze. Pitt. Majakowski. Hemingway. Tenko. Gino Paoli nie dał rady. Ja też już nie daję rady z nim. No więc? Dalej. Dalej, dalej, biegnij, biegnij. Ruszaj nogami. Ruszaj nogami, ruszaj rękami. Musisz wygrać z góry. Dalej, na przód. Dalej. Dalej. Niech ci się wszystko rozwala. Pędź, biegnij, biegnij. Nie czujesz, stajesz się mitem. Jakby trochę? No więc dalej, dalej, biegnij, biegnij, biegnij. Co jest?
Pęka! Pęka! Zatrzymajmy się, jesteśmy tu dla rozrywki. Dla żadnej kurwa rozrywki. Nie zamierzam jechać do Nowego Jorku na spacer. Steve, jeżeli to ma się stać pracą, to ja rezygnuję. To coś więcej niż praca. To sprawa życia i śmierci. Inaczej to zaczynaliśmy. Zawsze zaczyna się inaczej. Ale potem co pozostaje? Jak nie wypruwanie sobie śladów. Ale dlaczego ty zawsze wszystko musisz dojeść z talerza? Nawet jak już ci niedobrze. W ten sposób? Steve, w ten sposób nie czujesz, kim jesteś. Kim jesteś naprawdę, rozumiesz? Jak leci? Co robisz? Zwariowałeś? Chyba upadłem. Jakiś kamień czy coś. No dobrze, ale teraz wstawaj. Tracimy cenne sekundy. Nie dam rady. Pokaż, gdzie się boli? Kostka. Stąd widzę. Skręcona. Nawet nie krzyknąłeś. Powinienem? Fajansiarzu! Chciałeś tylko odpocząć. Nic ci nie jest. Chciałem, żebyś ty odpoczął, fajansiarzu. Chcę, żebyś dobiegł do mety ze śledzioną w jednym kawałku. Moja śledziona, moja sprawa. A teraz wstawaj. Biegniemy. Ja tak nie chcę. Rozumiesz? Chcę się czuć wolny. Możemy biec, aż się zgichamy. A możemy też przestać, jeśli nam przyjdzie ochota z tym. Daruj sobie ze mną to ser. Dobrze wiesz, że jak nie zaciśniesz ze mną, nic z tego nie będzie. W gruncie rzeczy bieganie to sprawa nerwów. Ale ja nie chcę, żeby w to wchodziły nerwy. Ja chcę to robić naturalnie. Tak jak się strach. No to nic się wystrać. Ale mi kurwiasz. Nikt cię nie każe ze mną biec. Dlaczego ty zawsze musisz narzucać prawo silniejszego? W życiu silniejsi wygrywają. Nasza inteligencja nam przeszkadza. Steve, ale jesteśmy istotami racjonalnymi. To znaczy, że możemy opowiedzieć się po stronie słabszego, po stronie tego, który przegrywa. Inaczej bylibyśmy zwierzętami. Jesteśmy zwierzętami. Silny wygrywa, słaby przegrywa. A, możemy sztucznie przedłużyć jakiś byt, tak? Stworzyliśmy medycynę.
niezłego narobiliśmy w losu. Na przykład przyrodnienie. Czarnuchy, które pchają się do naszego kraju. Co? To ty zrobiłeś się rasistą? Nie, tylko wpieprza mnie. Hipokryzja takich jak ty, którzy dają mi 0,5 euro na skrzyżowaniu. Skąd ty możesz wiedzieć, co? No potrafię sobie wyobrazić. Zatrzymujesz się na światłach w swoim wyłuskanym autku. Otwierasz szybkę, jeszcze się uśmiechasz. Wcale, że nie zawsze. Czasami też źle reaguje. Podchodzi taki jeden do mnie. To mu mówię, już dałem 0,5 euro twojemu koledze. Czego ty chcesz? Tak jakby ci dwaj mieli się znać tylko dlatego, że są czarni. Albo innym razem podchodzi taki i mówi, daj. No wyciągam portfel, a ten dalej swoje. No to mówię mu, zamknij się, bo ci nic nie dam. Warknąłem jej przed oczami. Przecież nigdy bym nie użył takiego tonu w stosunku do kogoś z mojej rasy. Potraktowałem go jak psa. I bardzo dobrze. Skoro zawracał ci lubę. Wstyd mi. Kiedyś myślałem, że jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie. Ja wierzę tylko w to, że ludzie są źli. Po co jedziemy do Nowego Jorku, co? A jakie to ma znaczenie? Jeżeli wszystko jest takie gówniane, jak ty mówisz, to po co sobie wypróbować flagi w ten sposób? Żeby mu dopierdolić. Komu? Życiu. Żeby dopierdolić życiu. Jeżeli nie jesteś na to nastawiony, jeżeli nie myślisz o tym, nic ci się nie uda. Życie to koszmar. A my jesteśmy w środku. Jeśli ty mu nie dopierdolisz, ono dopierdoli tobie. Jesteśmy robakami. Mamy zdechnąć. Dobrze. Ale najpierw chcę pokazać, na co mnie stać. I opowiadałeś o tej imprezie. Zapytałem, czy kojarzysz Frankę. Powiedziałeś, że tak. Nawet ją pocałował. Mnie zrobiła loda, powiedziałem. Zapytałeś, przepraszam, o której zrobiła ci loda? Powiedziałem, że koło 10. Zrobiłeś się biały, jak prześcieradło. I powiedziałeś o 2:30. A ja pocałowałem ją koło 10:30. Dość. Radzę przez ciebie oddech. Nie pamiętam tego. No pewnie, że nie. Nie pamiętasz też tego, że odbiłeś mi dziewczynę. Frankę? Nie Frankę, Annę. Nie Frankę. Annę. Ale to było 100 lat temu. Poza tym ile ja z nią chodziłem? Miesiąc, dwa? Rok. No dobrze. Rok. Co to zmienia? Zachowałem.
Ciebie twardy. Podziwiałem Cię. Mówiłeś, że masz ją gdzieś. To nie było całkiem tak. No więc? Jak to było? Cierpiałeś? Przez 3 lata. Dlaczego mi wcześniej tego nie powiedziałeś? Nie cierpił, chodzi za... zazdrośnika. To znaczy, że... zamiast okazać zazdrość, wolałeś zabrać sobie 3 lata życia? Przykro mi. To znaczy, że... wolałeś udawać, że masz ją gdzieś, niż ze mną porozmawiać. To znaczy, że jesteś jedną z tych gier, których nigdy nie rozkwasiłem. To może ja powinienem się rozkwasić mordę. A to może powinienem się teraz, co? Nie ma sensu. Było, minęło. Było, minęło. Steve, ja się nie mogę w niczym połapać. Ja nic w tym momencie nie pamiętam. To normalne, Steve? Pompujesz od 47 minut. Twój mózg jest w hiperwentylacji. Co to znaczy? Oddychaj wolniej. Poczujesz się lepiej. Ale ja już czuję się lepiej. Odkąd znowu zaczęliśmy, w ogóle nie czuję zmęczenia. Mam jakąś pustkę w głowie. Jakby czarną dziurę. Zdaje mi się, że w prądach. Co ty mówisz? Miałeś rację, Steve. Trzeba tylko przezwyciężyć kryzys, a później przesz naprzód, mógłbyś ci nie zatrzymywać. Podkręcamy tempo? Lepiej nie, i tak mamy dobry czas. Mam wrażenie, że mógłbym zwiększyć szybkość. Mylisz się. Nie bierzesz pod uwagę swojego zapasu sił. Teraz czujesz się dobrze. Ale to tylko chwila, moment. Między pierwszym a drugim oddechem. Mówię poważnie. Najpierw lecz się z tyłu, a jak inni potrzebują pomocy, pomożesz mi czy nie? Jerzy siedział na mnie głębi. I tak przyspiesza. Włosi za daleki mnie zobaczyli. Aha. Co to mają? Go! 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 On przyspiesza. Uspokaja ich. Odzyskuje rezerwy. Trzyma go, to ma mistrz. Podejmuje walkę, to cud. Biegnie. Spokojnie. Dalej. Dalej. Go, go, go. Go. Ah. Go. Go, go. Wystarczy. Wystarczy. Nie daję rady. Ile ci było trzeba, żeby to powiedzieć, co? Poczułeś się lepiej i już mnie zostawisz. Nie czuję się lepiej. No dlaczego przyspieszasz? No całe życie tak się czuję! Inni biegną, a my z trudem za nimi nadążę. Mówię, nie możecie zwolnić, proszę. A kiedyś
jak trzymali mnie tam przez godzinę. Co ja mam do tego? To nie ja ciebie zamknąłem. Ale ty zawsze trzymasz mnie na muszce, Steve. Zawsze. No ja mam dość tego przymusu. Nie potrzebuję. Hej, biegniesz za szybko. Mówisz tak, bo nie dajesz rady, tyle. Nie, mówię tak ze względu na siebie. Możesz wypaść z trasy. Co to zagadka? Nie śmiej. Mówię poważnie. Zwolnij. Za szybko biegniesz. Nie mogę. Nogi mi same biegną. Nie mogę za tobą nadążyć. Rozumiesz? Czuję się jak ten Ateńczyk. Ateńczyk to gówniany mit. Kiedy to wilk może nawet nie wiedział, co miał przekazać. Może opowiedział tylko jakiś sen. Jak długo biegniemy? 57 minut. Razem z postojem. Bez postoju. Jak to bez postoju? Nie było wiaduktu. Dopiero chcę go minąć. Gdzie? Nie widziałem go. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Musimy wracać, Steve. Już nie możesz. Dlaczego? Jesteś w transie. W transie. Ale dlaczego mi tak zimno? Miałeś grypę. Grypę, no tak. Dlaczego, kiedy zaczynaliśmy, samochód nie stał obok? Powinien był tam być. Nie myśl o tym. Biegnij. Przyjechałem po ciebie. Zatrzymać. Steve, ale mówiłeś, że nie dasz do wygrania.
Nie mogę dalej nic. Naprawdę. Ale skoro ma nadejść kosmiczny mróz, ja nie chcę. Musisz biec dalej sam. Śledziona? Nie. Śledziona w porządku. Nie mogę dalej biec i tyle. Spróbuj to zrozumieć. Nie jesteśmy już gdzieś. Steve. Czy ja byłam sam w samochodzie? Czy byłeś ze mną? Muszę wiedzieć, Steve. Powiedz mi. Nie, Mario. Nie było mnie w samochodzie. Zostałem oglądać mecz. Chryste. Czemu mi wcześniej tego nie powiedziałeś? Wybaczasz mi? Wybacz mi, proszę. Steve, także Anna. Już dawno przebaczyłem. Poszukaj kluczy. Zanieś je tacie. Będą gdzieś wśród blachy. Gdzieś muszą być. Stefano, jaką wiadomość mam zanieść?